Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. W dniu dzisiejszym odbywa się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Mają odbyć się spotkania bilateralne z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Mamy do czynienia z wizytą, która wpisuje się w kontekst przede wszystkim kampanii wyborczej. Andrzej Duda w ciągu ostatnich tygodni postanowił zapisać do swojej kampanii wyborczej wpływ zagraniczny, od którego się odcinał przez ostatnie lata. Andrzej Duda na 93 godziny przed wyborami w Polsce próbuje uzyskać wsparcie Stanów Zjednoczonych, uzyskać wsparcie, które w kampanii ma pokazywać, jak bardzo Polska jest uzależniona od Stanów Zjednoczonych, a nie jak bardzo Polska jest dzisiaj partnerem w relacjach Stany Zjednoczone-Polska. Przez ostatnie lata Lewica jasno wskazywała, że bezpieczeństwo Polski to bezpieczeństwo, które oparte na filarze Unii Europejskiej, NATO i relacjach transatlantyckich. Nie może być tak, że w ciągu jednego tygodnia te relacje się burzy, a prezydent Andrzej Duda próbuje doprowadzić do sytuacji, w której bezpieczeństwo przedkłada się przed kampanię wyborczą, w której wybory prezydenckie stają się celem, a nie myśli się, co będzie przez najbliższe 5 lat. Politykę bezpieczeństwa, strategiczne sojusze budować trzeba przede wszystkim przez długotrwałe relacje, a nie przez współpracę na Twitterze i strategię pisaną na Twitterze. Polska powinna mieć dobre relacje z Brukselą, z NATO i z Waszyngtonem. Ale nie można mówić w kampanii wyborczej, że mamy tylko dobre relacje ze Stanami, a pozostałych partnerów odkładać w niebyt. Ważne, żeby Polska stała się partnerem w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a nie tylko sponsorem tych relacji. Przez ostatnie miesiące relacje Stanów Zjednoczonych i Polski wyglądały tak, że polscy najważniejsi politycy jeździli do Stanów, żeby podpisywać kontrakty, na których zarabiają amerykańskie koncerny, a Donald Trump sprzedaje je jako własne biznesowe sukcesy. Polska na różnego rodzaju kontraktach nie zyskuje nic, oprócz tego, że mamy zapowiedzi dobrej współpracy. Ta dobra współpraca to partnerstwo. Dzisiaj w relacjach ze Stanami im na pewno takiego partnerstwa brakuje. Kampania wyborcza w Polsce powinna toczyć się tu na miejscu. Prezydent Stanów Zjednoczonych powinien być naszym partnerem, ale nawet premier Netanyahu, który pojechał na miesiąc przed swoimi wewnętrznymi wyborami w Izraelu, nie mówił o kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Temu wszystkiemu krach zadaje prezydent Duda, który wykorzystuje tą wizytę do tego, żeby siebie promować, a nie do tego, żeby wzmacniać relacje USA-Polska. O sprawach dotyczących bezpieczeństwa i wojska Andrzej Rozenek. Szanowni Państwo, przyszło nam omawiać niestety wyłącznie doniesienia medialne i przecieki ze sztabu Andrzeja Dudy. Wbrew temu, o co prosił Robert Biedroń, Andrzej Duda nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego, więc nie wiemy tak naprawdę, z jaką misją leci do Stanów Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda, co on tam robi, w jakim celu poleciał. Pojawiły się w zasadzie 3 konkretne postulaty. Pierwszy postulat to jest relokacja wojsk amerykańskich z obszaru Niemiec na obszar Polski. Chcę Państwu powiedzieć, że generalnie my wszyscy wiemy o tym, że większa obecność żołnierzy amerykańskich oznacza większe bezpieczeństwo Polski. I to jest oczywiste. Ale w tej sprawie ta zasada nie działa. Dlatego, że amerykańscy żołnierze stacjonujący na terenie Niemiec tak samo wzmacniają nasze bezpieczeństwo, jakby stacjonowali na terytorium Polski, bo stacjonują na terenie Unii Europejskiej. Poza tym ta relokacja ma nastąpić w wyniku poważnego konfliktu na linii Berlin-Waszyngton. Ten konflikt tak naprawdę osłabia struktury NATO. Żerowanie na tym konflikcie
jest niczym innym jak przykładaniem ręki do osłabiania Sojuszu Północnoatlantyckiego. A kto przykłada rękę do osłabiania Sojuszu Północnoatlantyckiego, ten osłabia bezpieczeństwo Polski i to powinno być oczywiste dla każdego. Reasumując ten pierwszy postulat, tak, można jeszcze zwiększyć siły amerykańskie w Polsce i na pewno zwiększy to nasze bezpieczeństwo, ale nie może być to kosztem bezpieczeństwa ogólnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, kosztem integralności tego sojuszu. Najważniejsza dla nas jest spójność sojuszu i to, że możemy liczyć na każdego, kto w tym sojuszu jest. W momencie, kiedy będzie sojusz rozbijany od wewnątrz, nasze bezpieczeństwo będzie znacząco osłabione. To jest ten pierwszy punkt, który się wydaje najbardziej możliwy do zrealizowania po wizycie pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Punkt drugi należy już raczej do mrzonek, ale należy go omówić, mianowicie wybudowanie elektrowni atomowej w Polsce. To jest sprawa, która dzieli Polaków. Nie można powiedzieć, że Polacy w tej chwili chcą mieć elektrownię atomową w Polsce, bo są tacy, którzy chcą i są tacy, którzy nie chcą. Mniej więcej głosy są podzielone. A gdy dochodzi do konkretów, gdy się pyta obywateli o to, czy chcą mieć elektrownię atomową na przykład w okolicach miejscowości Gąskin, to się okazuje, że prawie 100% mieszkających tam obywateli w referendum mówi nie, nie chcemy tam elektrowni atomowej. Do dzisiaj, mimo wielu lat pracy nad powstaniem elektrowni atomowej, nie mamy żadnej lokalizacji, która byłaby zaakceptowana przez społeczność lokalną. Żadnej, podkreślam. Więc mówienie o sprowadzeniu tutaj technologii amerykańskich i budowaniu elektrowni atomowej w momencie, kiedy nie ma na to zgody społecznej, jest niczym innym jak prymitywnym zabiegiem PR-owym wynikającym z akurat czasu, bo mamy kampanię wyborczą. Ale jak już pan prezydent Andrzej Duda chce mówić o bezpieczeństwie energetycznym Polski, to zapytam o jedną rzecz. Panie prezydencie, niech pan poprosi swoje zaplecze polityczne o to, żeby ujawniło, co się dzieje z ustawą o energetyce, energetyce morskiej. Ta energetyka miała powstać za waszych rządów. Obiecaliście wiatraki na Bałtyku. Gdzie one są? I to jest realne bezpieczeństwo i to jest realna rozmowa o tym, jak dywersyfikować dostawy energii do Polski. No i trzecia rzecz, która już naprawdę należy ją potraktować raczej jako, jakby to grzecznie powiedzieć, jakiś chory sen pana prezydenta Andrzeja Dudy, no ale omówmy też tę trzecią sprawę, czyli rzekomy udział Polski w programie Nuclear Sharing. Szanowni Państwo, nawet jeżeli komuś przyszło do głowy, żeby na terytorium Polski znalazły się amerykańskie rakiety, bomby uzbrojone w głowice atomowe, to informuję Państwa jako wiceprzewodniczący Obrony Narodowej, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, że to nie oznacza, że mielibyśmy dostęp do tej broni. Nazwa Nuclear Sharing jest myląca. Nikt się tą bronią z sojusznikami nie dzieli. To powinno się nazywać Nuclear Parking albo coś w tym stylu, ponieważ jest to tylko przechowywanie broni na danym terytorium. To nie oznacza, że polscy generałowie będą dysponowali tą bronią. Nadal będą ją dysponowali generałowie amerykańscy, natomiast wszystkie koszty związane z jej przechowywaniem, w tym zagrożenia, spoczną po stronie polskiej. Jest to pomysł z gatunku obłąkanych i bardzo apeluję, żeby nie wpisywać Polski w te obłąkańcze wizje. Reasumując, wydaje mi się, że ta wizyta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, zdaniem pana prezydenta powinna być jakimś takim spotkaniem na szczycie, spotkaniem dwóch liderów, lidera z Europy Wschodniej i wielkiego przywódcy światowego, ale chyba jest spotkaniem przegranych. Bo wedle sondaży zarówno jeden, jak i drugi kandydat na prezydenta i urzędujący prezydent poniesie w najbliższych wyborach porażkę. Bo i sondaże dla Andrzeja Dudy są bardzo niewygodne i dla pana Donalda Trumpa też są niewygodne. Jest coraz gorzej. Więc panowie sobie urządzili taki losers meeting w Waszyngtonie, a świat na to patrzy.
i niestety się temu bardzo dziwi. Monika Pawłowska, również członek Komisji Obrony Narodowej. Szanowni Państwo, Polska, polski rząd, prezydent Duda coraz trudniej, ciężej pracują nad tym, żeby Polska coraz mniej liczyła się na arenie międzynarodowej i tak się staje. Nie jesteśmy już równym partnerem. Oddalamy się od państw członkowskich Unii Europejskiej, tym samym wpadając w objęcia Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo niepokojący trend, bo chciałabym zaznaczyć, że w momencie ewentualnego ataku ze wschodu zostajemy sami, podobnie jak w jednym z pamiętnych głosowań. To jest straszna, trudna sytuacja, kiedy i niepokojąca, kiedy polski prezydent stawia Polskę, nas w roli tak naprawdę sekretarza, podpisując każdy jeden kontrakt na korzyść, tak jak już wspomniał Andrzej Rozenek, na korzyść Stanów Zjednoczonych, w ogóle nie walcząc o nasze jakiekolwiek korzyści. No, takim przykładem jest podpisanie kontraktu na F-16. Szanowni Państwo, w momencie kiedy F-35, w momencie kiedy prezydent Duda w ostatnich chwilach, tak jak również wspomniał Andrzej Rozenek, wylatuje do Stanów Zjednoczonych i nie tłumacząc opinii publicznej, w jakim celu wylatuje, dlaczego, dowiadujemy się wszystkiego z doniesień medialnych, no, należy się bardzo niepokoić, czy nie jest to prywatny folwark zarówno prezydenta Dudy, jak i PiSu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wszystko wskazuje na to, że to jest ostatnia wizyta zagraniczna prezydenta Andrzeja Dudy. Mamy nadzieję, że to będzie wizyta, która nie przyniesie wstydu, ale na pewno będzie elementem, który pozwoli w przyszłości rozliczyć i politykę zagraniczną, ale i politykę bezpieczeństwa obecnego prezydenta i jego zaplecza politycznego. Pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękuję.